Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Lego Indiana Jones The Original Adventure i... mam dwa monitory wreszcie. Co ja? Mam wreszcie dwa monitory i jest bardzo fajnie, bo dzięki temu mogę monitorować wszystko... moment. Praktycznie wszystko, co się dzieje na... Let's play, czy się w ogóle nagrywa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co sobie wymyśliłem, rodziczka? No, że jako już... skrzaniło mi się nagranie, więc jeszcze raz będziemy musieli przechodzić replay story. I jedziemy. Na serio, ludzie, teraz to mi strasznie ułatwi let's play dla gier pełnoekranowych. Dobra, mamy naszego Indiego i Henry'ego. Jedna właśnie taka, wiecie, taki minus w tym ekranie to jest taki, że on jest już dosyć stary, no i ekran się wyświetla tak troszeczkę pożółkły. Tylko, że nie, że wiecie, że w ogóle ekran jest pożółkły, no się już tak stary, że żółknie aż, tylko no z jakiegoś powodu kolory nie są dobre, o. Ale przynajmniej jest, to na lewy będzie fajnie coś takiego mieć, taki bajer. Ale dobra, mamy tutaj klucze. No. Co jest? Hello. A, teraz się udało. Dobra, mamy uwolnić tutaj motocykle. Jak się ostatnio dowiedziałem, co są motocykle, nie motory. Ja zawsze myślałem, że motocykl i motor to są praktycznie dwie te same, że to są pojazdy, zacznijmy od tego, a jak się ostatnio dowiedziałem, motor to jest cały silnik. Halo? Zobaczmy, co tu jest. Tutaj mnie nie było. O. Tu mogę się wspinać, co jest fajne. A, tu jest minigierka. Tylko, że tu trzeba łódki odtentegować. Więc na pewno Raymana trójkę i nie wiem jak z Raymanem dwójką, bo kiedy tylko wychodzę z Raymana dwójki, to od razu mi, że tak powiem, skrzenia. Ale w każdym razie mogę dzięki temu monitorować przynajmniej czas filmu, ponieważ Audacity liczy mi czas. Więc zawsze mogę dzięki temu monitorować i na przykład Fraps nie będzie mi wtedy, i na przykład zegarek, który mam obok siebie, nie będzie już mi potrzebny. Nasz zegarek. Korzystam z tego. Dobra, więc Henry od razu zostaje teleportowany, po prostu skacze jak ten olimpijski, jak mu to, zawodnik na ten motor i motocykl, przepraszam. Jest wszystko okej, okay. Tylko kurde nie mogę, tylko taki problem jest z tymi motorami, że motocyklami, że one są dosyć oporne w sterowaniu. I dobra, lecimy dalej, zbieramy przy tym study. Ale trochę głupio, że tamte nagranie mi się skrzeniło. Bo takie było, dość było fajne, ale no... No przynajmniej może mogę jakoś to zrobić fajniej niż tamto. Zawsze to jest jakaś myśl. Ja widzę, że FPS są mieszane, ale się tak mniej więcej... Pozostaję na 50, co jest według mnie bardzo dobre. Nie zżera mi za dużo pamięci. To jest też bardzo dobre. Jak się ostatnio dowiedziałem, będę musiał dokupić sobie wkrótce pamięć do komputera. Bo... No za dobra to ona nie jest. To znaczy, no... Nie narzekam, ale no... nie ma... Kurde. Ale jakichś rewelacji nie ma. Serio tutaj. Myk. Kurde, niczym... Nie wiem. Niczym nie wiem co. W każdym razie musimy omijać te kamienie. Żeby było fajnie. Że mi rozprasza to, że w tle mi się tapeta zmienia, ale dobra. Powiedzmy, że to przeżyje. Powiedział ginąc.
Wow. Musimy kapelusz. Yes. I ogólnie ten poziom można przejść bez motocyklu, aczkolwiek ja bym coraz bardziej wolał z motocyklem, bo jest fajniej tak. Hop, hop. Jademy. Bo można robić niezłą rozwałkę. Ło! Nie! Gin! Równie wnerwiasz. Więc przejdziemy sobie tylko ten chyba jeden poziom, nie jestem pewien. Miałem taki plan, żeby dzisiaj nagrać już całą grę. W sensie, że później mam po prostu partami to robić. Ale już mi się nie chci... Już tak jakby ten pomysł... Nie chcę mi się go realizować. Po prostu. Kurde. Dobra, jademy. Już się nie zatrzymujemy. No nie. A no, parę tutaj minikiczów zdobyłem, ale... No niestety, no nie da się tego już chyba powtórzyć. Więc po prostu wam powiem, gdzie są minikiczy. Tu jest jeden. Tu jest jeden minikit. Żeby wiecie, tak trochę fair być z wami. Znaczy trochę. Bardzo. Już właściwie... Już widzę pierwszy minus z tego, że mam dwa ekrany. Otóż już kompletnie olewam ten pierwszy główny, tylko patrzę na podgląd bardziej. To jest trochę słabe, ale... No cóż. Ale na pewno jeszcze trzeba będzie wymienić te monitory na 16:9 monitory, a nie na... No to bo mam teraz 2:4:3. A to nie byłoby mieć 2:16:9 na przykład. Bo odkąd pamiętam, to miałem 4:3 i to nie jest fajne. Ile serduszek, kurde. Ile rzeczy. Ile studów. No i jak widzicie, teraz wam pokażę, jak zdobyć tamten... tamtą paczuszkę bez kompletnie, bez konieczności wejścia w free play mode. Więc tak, tutaj mamy wszystko, więc chodzimy tutaj, bierzemy to, nastawiamy to, żeby wiatrak się kręcił. Ja się napiję w tym czasie. Ten ostatni krok, który powiedziałem przed chwilą, jest najważniejszy. Nie możecie go pominąć. Dobra, już się rozkręciło. Wychodzimy z krzaczora. Bierzemy to, dajemy tam, gdzie to ma być. I teraz uwaga. Nie ma szans, żebyście tutaj weszli. Nie ma szans też, żebyście weszli na motocykl. Więc co robicie? Gacie F2 na klawiaturze i sterujecie drugą postacią. Wchodzicie tutaj. To. Przepraszam, ale o kurde, zapomniałem, że... No i dlatego mi się pewnie nagranie przerwało. That explains everything. Dobra. Teraz... No nie, nie. A Henry gdzie jest? To jest on? No nie. I znowu muszę tak, chociaż... 5, 3, coś, cokolwiek. Czekajcie chwilę. Trzeba zobaczyć. Options. Control. Setup. Zaraz to zrobimy. Button. Special. O. I zrobimy na 6. Chwilkę. 8, 9. O. Pozostawiam tutaj, ale... 6, 9. O. Teraz akceptujemy. Wchodzimy. Dobra. Taki mały fail, ale spoko. Dlatego mi się tamten... O kurde.
Dobra, no i teraz mamy już tą naszą drugą postać. Skakujemy na jej głowę. Na to i tada. I tego to mamy tak trochę niekanonicznie pierwszą paczuszkę. Teraz możemy spokojnie dropoutnąć. Jest fajnie. Mam nadzieję, że jakoś to zrobię, że po prostu będzie. No wiecie, chociaż mogę przecież synchronizację zrobić. O, dostajecie 10. Więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Spoko. No i lecimy. No cóż, taki mały fail. Dobra, ich rozwalamy. Na szybciora. Nie, kurde! To była hamowa. Na 100%. To wszystko było zaplanowane. To znaczy, nie było to zaplanowane, ale. Nie, dobra. Zobaczył mnie, to teraz jest wszystko chyba okej. Okay. Spoko, bo on tylko zapamiętuje to, co widział przez chwilę. Więc nie mam się praktycznie o co bać. Nie, co to jest? Co to jest? Lol, pistolet. Teraz dopiero wyglądam jak taki gangsta. Trochę. No i dobra. Poskaczemy sobie trochę na trampolince. Ale dobra. Chodzimy sobie tutaj. Myk. Jestem pewien, czy tutaj był jeden stół, ale. Ale powiedzmy. Powiedzmy, że był. Nie. Właściwie to nie wiem, czy był, czy nie był. Tu potrzebny jest klucz, ale jakoś tego klucza nie mam. To chyba studa stąd nie zdobędziemy. Ale mam przynajmniej dzięki temu bazukę. Po raz drugi w tym let's play będziemy mieli bazukę. Aczkolwiek on niech sobie weźmie tą łopatę. Łopata też może się przydać później, bo już nie pamiętam tego jak przychodziłem. Chociaż przychodziłem wczoraj, to i tak nie pamiętam. Serio ludzie, moja pamięć to jest. Moja pamięć jest okropna. Osobiście nie polecam. 2 na 10. Spoko. Teraz to sobie nakręcimy, bo czemu nie? A, to był stud. Minikit. Lol. A już tam pierdziel, nie ma co. Myk. Ha! Hucha, he, Johnny, brawo. Dobra, dobrze, że już przynajmniej nie muszę znowu mówić o Sonic Chronicles 2, bo już wszystko powiedziałem w wczorajszym odcinku z My Sims. Zmienię sobie pistolet. Może ten pistolet razem ze mną mruga. Może to dlatego, że ja mrugam i dlatego mruga. Bez sensu, ale dobra. Bo w sumie czapka też mruga. Ona nie ma. Wracamy się tu. I myk. No jak widzicie, tamten dostaje jakiegoś kopa w pupsko i leci. Kurde. Oddajcie mi moją czapencję. Nie wiem, dlaczego chcę to czapka. Możecie mi zrobić co chcecie, ale najważniejsza jest czapka. Dobra, Henryku, jadymy. Jedziemy podrywać laski. Dobra, już stoisz? Nie, Jona, nie, schrzanie tego. Nice! No i jadymy. No, straciłem czapkę, kurde. Życie jest jednak niesprawiedliwe. Dzięki za hajs. Ale i tak was nie lubię. Jesteście. No, jacyś tacy dziwni jesteście, przyznam. Przyznam szczerze. No i po co na motorach jedziecie? No i po co? No i po co? Na motocyklach. Kurde, będę się tak zapomniał przez cały let's play chyba. Przez cały let's play. No, jeszcze dwa odcinki.
Więc chyba tyle mogę przeżyć. Sobie tutaj rozwalimy, bo co? A co? Co ja się będę ograniczał? To jest gra. W grach można robić, co się chce. Prawie. Ja nie mogę. Ej, on się zgliczował. To wiecie, co zrobimy? On się zgliczował chyba. No ale dobra. Aj, co? Nic nie zrobisz. Dobra. What should I do? Coś tu? Nie. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Kurde. Dobra. Co tutaj mam zrobić? Bo już nic nie pamiętam. Chyba, że tym motocyklem starać się wjechać tu. Nie. Z tego kupa wyjdzie. Teraz się zacznie zabawa. Musimy teraz strzelać do tych wieżyczek. Jakby jutro miało nie być. Tak mniej więcej jedna wieżyczka to jest jedna bazuka, więc nie jest fajne zbytnio. Ale jakoś to się udaje. Najgorzej jest później, jak wychodzą ludzie z bazuką. To jest przerąbane już po prostu. Teraz ten w środku powinien otworzyć, ale jakoś jego nie ma, bo się zgliczował, to nie otworzy nam. Ale tam ogólnie jakbyście byli normalnie, to tam byłby minikit. Ło, fajerwerki. Jezu, jak spami. Ha. No kurde! Jaki typ. Ja nie mogę. No właśnie o tym mówiłem. No jak? Ja też tak umiem, wiecie? Przemoc do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do większej przemocy. LOL. I tak, to ustawicie te wszystkie kwiatuszki i będziecie mieli za to minikita tutaj. Przemoc rodzi większą przemoc. Pamiętajcie, ludzie. Dobra. I myk! Dobra, dzięki za hajs. Żeby było kanon, to użyję motocykli. Już. Wezmę sobie tą bazukę. Nie, wezmę sobie czapkę. Wezmę sobie bazukę. Oh shit. To był zły pomysł. I jadymy. No i dziękuję bardzo, ukończyliśmy poziom. 18 minut, ej, to szybciej niż wcześniej mi zajęło, więc zrobimy jeszcze jeden poziom, a co? Postaram się w każdym razie. Dobra. Trouble in the sky. Dobra. Wiesz, właściwie co, jeszcze nam trzy poziomy zostały? Nie no, dobra. Dobra, nasza koleżaneczka. Dziękuję. Teraz to serduszka. O, jeden znaleźliśmy, którego wcześniej nie znalazłem. Teraz pytanie, robimy czy nie robimy, bo 10 tak jeszcze minut by zostało na to. Nie, wiesz co, nie będę was aż tak męczył. Jeszcze sądzę, że 1-2 odcinki będzie z tego i kangurek KO. I będzie kangurek KO wtedy.
Ale tak, tak by the way, to jeszcze włączyłem opcję widescreen, więc jeżeli wydaje wam się troszeczkę dziwne, dziwne wszystko wam się wydaje, to nie dziwię się. Ale tak, pożegnam was tutaj na tym ładnym ganku, więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!